No i po ponownej próbie obejścia całego lokalu nic się nie dzieje. Stanę sobie w miłym miejscu przy muzyce. Ktoś gra na harmonijce. Muszę tam trafić. Zataczając się. Znaczy nie muszę, mógłbym to już stąd, ale tam się milej stoi. O, już słyszę. Słyszę muzyczkę. Tutaj najlepiej ją słychać i bardzo miło się jej słucha, tylko tyle, że teraz nie ma co cudować, trzeba uruchomić dedukcję za pomocą litery B. No i właśnie ciekawe, że przy poprzednim wejściu nie było żadnego nowego zadania. Możemy sprawdzić, czy to zadanie sprawdzić Patryka Kensa, czy ono jest również w zadaniach do zrealizowania wszystkich. Sprawdźmy Escape i tak. Nie ma. W związku z tym próżno szukać tego kolejnego zadania na zwykłym miejscu zadań. Więc jeszcze raz. Escape. B. I teraz przepraszam. No i teraz właśnie zadanie. Otworzyliśmy zadanie, znaleźliśmy zadanie. I tutaj jest napisane, że jeżeli kapciuch należy do Patryka Kernsa, wskazuje to na jego obecność na miejscu zbrodni, ale wciąż jeszcze trzeba to udowodnić. Jeszcze raz. Jeżeli kapciuch należy do Patryka Kernsa. Kapciuch należy do Patryka. Teraz jak udowodnić, że kapciuch należy do Patryka Kernsa? Spróbujemy podejść do niego teraz, jak żeśmy przeczytali to zadanie. I zobaczymy, czy się da jakoś
coś z tym kapciuchem zobaczyć. Uff, jak to nie lubię tego. Za daleko jest game. Szklanki mi przeszkadzają, jak to w pubie. Żebym tylko nie zwalił na ziemię. Mam pełną symulację. Więc co jeszcze chcę sprawdzić? Jeszcze raz chcę sprawdzić, czy kapciuch mam. Powodach. Tu jest kapciuch. Kapciuch na tytoń wykonany z foczej skóry, znaleziony na stole w chacie Petera. Palone na nim inicjały PC i wyglądają dość niezgrabnie. To dzieło marynarza. Escape. I teraz spróbujemy. Karysem coś spróbujemy zrobić. No i co? Nie chcę grać. Może spróbuję mu podłożyć ten kapciuch. Obejść go dookoła z tyłu.
No i to nie będzie to. Może po prostu muszę wejść zaraz tym razem. Spróbuję z nim jeszcze raz zagrać. Muszę skończyć to inaczej. A więc jednak jedyną drogą jest to B. Zobaczyć te wszystkie wskazówki, znaleźć zadanie, a teraz po prostu pominąć ten etap. Czyli logika jest taka, że etapy trzeba pomijać. Trzeba rezygnować i trzeba pomijać. Czyli nie siłować się, nie wygrywać, można go obejrzeć dokładnie. Potem musimy kontynuować. I w tym momencie, kiedy mamy szansę pominąć, tylko wtedy. Space, pomiń. Na pewno chcesz pominąć ten etap. I wygrana. Ciekawe, za pierwszym razem nie zapamiętałem całej tej logiki. No to teraz rezygnujemy. Tylko teraz, co teraz? Teraz możemy wyjść, spróbujemy wyjść. Ciekawe. Wyjść możemy przez tabę i mapę. No i nie wiem, czy możemy się gdziekolwiek indziej udać.
Spróbujmy. Tylko po co? Gdzie? No i nie wiem, jak to sprawdzić. Ciągle niczego nie osiągnąłem. Będę się zastanawiał.